Witajcie dzisiaj po dłuższej przerwie. Jesteśmy znowu na wykopkach. Mamy któryś tam sygnał, ale wcześniej były śmieci. A przed kopaniem jeszcze chciałbym podziękować poszukiwaczu Brutus za podarowanie mi tego oto pinpointera. Sprawuje się on bardzo dobrze, już testowany. Ładnie już pada. Dobra. Sygnał mamy pierwszy, już się bierzemy do kopania. Dobra, to kopiemy. Dobra, kopiemy. Dzisiaj ma inną łopatkę ogrodową, fajną, więc ciężko się kopie. Jeszcze raz. Bije fajnie na kolor. Może coś fajnego się trafi. Zobaczymy zaraz. Się odezwał. Moje emocje to statek widmo. Sztuczne źrenice albo ciemne szkła. Otwarte wistacje, zamknięte trumny i parę tych chwil, których brak. Mała, znów cię biorę w cudzysłów. Za parę mądrych truizmów, za paru dobrych artystów. Pijemy razem mojito do dna. Filozofia mi nic nie dała, socjologia mi nic nie dała. Jedyne co wiem o życiu, to że jak już się jebie, to zawsze wszystko naraz. A ja sobie spokojnie mijam hajdry, woła. Trafiła się nam obrączka gołębia. Biedny stracił. Może się znajdzie po numerze. Dobra, do następnego dołka. Dobra, słuchajcie, zanim wydobędziemy tu wszystko z dołka, to powiem, że stała się tragedia. Mówię, nie kupujcie łopatek z Biedronki. Kosztowała mi ona 7 zł. Się chyba nie opłacało. Zespałeś, tego nie zespawimy. Nic, będziemy tak kopać. Dobra, szukamy, bo coś tu piszczy. Podłączaj mnie tu tego autotuna. No jest, nie ma. O. Kurde, gdzie to jest? Rzuciłem taką wiedzę na bitwie. Jakie ty lambo chcesz kupić turniu? Skoro ci płyty poszły 3000, z czego połowę bierze ci SB, połowę klipy, reszta na życie. Ty jebisz szkołę, pracę na siebie i życie robola. Ty byś się miała z niej zlitować, siedziałbyś w domu i pokrywał w lola. Nie wiem, żeby nie marnować czasu i pamięci, tak wykopiemy to, gdzie nagrywać. Z tamtym dołkiem daliśmy się spokój, jesteśmy przy następnym. Wyszła łopatka stara, może się zespawa trochę, będzie fajna. Lepiej tylko, bo coś tu piszczy. Coś tu piszczy, coś tu piszczało jeszcze. Teraz zobaczymy. Już patrzymy. No ciężko z tą łopatką. Poddała się. Szlak. Gdzie? Będzie jeszcze kawałki metalu, to chyba z tej łopaty jeszcze wychodzi.
Nie wiem, szkło. Masz porcelana. Porcelana. Ciekawe szczegóły, to jest kawałek tylko. Świetliczek może jakiś. Ła. Jest coś. No, coś większego. Jakaś puszka albo... Co było? Nie ma się wystraszyć. Krzeczka. Coś jeszcze? Coś jeszcze jest. Czy nie wiem, lusterko albo coś? Dobra, lusterko albo kawałek. Świetliczek się trafi, może się znajdzie. Czego ta porcelanka jest? Coś na samym dole pisze. Jest. No chyba jakaś puszka, żeby nie uszkodzić. Świeciczek to sobie zrobił. Ale puszki stare widać. Coś jeszcze. A, coś jeszcze jest. Kurde, chcę, żeby mi się od talerzyka łapał. Te rękawiczek nie wziął. Szkoda dużo. Dawno zakopane w nocy, on się wygrał z tego zrobił. Dajcie mi porcelankę. Nie, dobra, wykopiemy wszystko. Nie będziemy nagrywać, bo nie ma za dużo pamięci. Już wszystko wykopiemy, to pokażemy. Dobra, ze śmieciczka wyszło puszeczka od ryb. Sardynki, łopatka. Dalej porcelany nie udało się znaleźć. No, może by stare było. Fajnie by było. Tak coś nie. O co chodzi? Ale jakiś słoik duży był. No i szkła, puszki. Różne, to jest od roweru chyba, lampki. Dobra, do następnego dołka. Dobra, mamy następny dołek. Teraz zobaczymy, coś tu było. Nie? Thank you.
tu był. Tak coś. Podstawał czy to czy... Mi się wydaje, że to jest od lampy naftowej. Choć taki kwadrat nie powinien być. Ja nie wiem. Dobra, do następnego. Do następnego. Dobra, mamy następny dołek. Tu moje buty, dobra. Patrzymy gdzie to jest. Polmosik. Ty fajny. Z czego? Śląska wytwórnia wódek gatunkowych. Miło było. Dobra, do następnego. Dobra, mamy następny dołek. Już patrzymy co jest. Ale coś głęboko. Boże święty. W tytule będzie las alkoholików. Następny polmus. Dobra, do następnego. Mamy nabój. Nie, nie jest nabój. Słuchajcie, jest takie coś. Już pokazuję. Mi się ręce. Widzicie tego żołędzia? Dobrze mówię? To jest żołędź? Jest takie coś. Kiedyś coś właśnie podobnego znalazłem, ale to chyba straciłem, ale wygląda to na nabój, nie? Konkretnie. Widzicie? Już wam. No, złapostroś jeszcze? Takie coś, nie? Rządź, to jest tak małe. Się tak mieści w palcach. Czy to był nabój jakiś? Nie wiem, tu jeszcze ma. Słuchajcie, powiedzcie mi co to jest, napiszcie w komentarzach, bo właśnie jestem ciekawy. Nie wiem czy to brać, znaczy ja to wezmę, ale... Jak coś nie tego jest, to zaraz wyrzucę. Wygląda właśnie na nabój. No, konkretnie. Ale z takim żołędziem tutaj? Ta ostra pieprzona, nie? O, takie coś. Takie coś, nie? To jakby była szpica, to jakby się szpica zaczynała. Dobra, nie wiem. Ciekawe to jest. Pierwszy raz właśnie tak to widzę. Dobra, to następnego dołka. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj mamy koniec wykopków. Ale muszę wam niestety coś pokazać.
jedna rzecz, przez których właśnie kopanie jest nielegalne w Polsce. Proszę bardzo, tu oczywiście śmieci. Jeden dołek niezasypany, drugi i tu widzicie całe pole aż do drogi. A szkoda normalnie gadać. Nie wiem, czy niektórym jest ciężko właśnie wziąć nogą, przysypać liściami, co już prawie nie widać. Szkoda naprawdę gadać, bo dziury są wyryte. To, co mnie najbardziej wkurza, to za przeproszeniem zajebane śmieci w lesie. Naprawdę ciężko, nie wygląda to lepiej już. Się inni uczą, bo naprawdę. Liściami to ładnie przykryć. Od razu to lepiej wygląda. A tu leśniczy pójdzie po tym leśnicy, pomyśli, widać, że to dzik nie ryły. Normalne kopania łopatą. Proszę bardzo. Już nie ma takich dołków. Są lekkie ślady. Tak samo jak i tu. Tu znowu coś jest kopane. Tu, tu. Wkurwia mnie to naprawdę. Spokojnie nie szuj. Widać, że tu świeże jeszcze. Naprawdę ciężko, ciężko było. Proszę, 1,5 minuty. Dobra. Na dzisiaj koniec. Chciałbym znowu pozdrowić poszukiwacza Rutus, zielonego smoka i cały gang Golden Monkeys, którym oczywiście jestem. Także pozdrawiam.